Daniel, no jak nie idzie, to nie idzie. No, nie możecie wyjść z tego impasu i to jest czwarty remis z rzędu. Takie są fakty. Co mam ci dużo więcej powiedzieć? Bardzo chcemy przełamać serię remisów. No ale mecz wyglądał tak, jak wyglądał. Ja nie jestem od oceniania, od tego jesteście wy, kibice. Jest sztab, który będzie analizował to. Mówię, ciężko cokolwiek powiedzieć konstruktywnego po meczu, ale nie chcę, żeby to też zabrzmiało w drugą stronę. Nie chcę powiedzieć, że... Ale nie, jakby szukać pozytywów, no to na pewno jest to, że tak jak wcześniej już ktoś mnie tam zapytał, no zero z tyłu, tak, to od czego powinniśmy zawsze zaczynać i chcieć tak kończyć. Daniel, ale w czym tkwi problem? Czy to jest problem w waszych głowach, czy to jest właśnie to, że czujecie jakiś taki już nacisk wręcz, bym powiedział, na to, żeby odnieść zwycięstwo? Czy słuchaj, chciałbym znać tą przyczynę i znaleźć receptę. Myślę, że wszyscy ze społeczeństwa widzewskiego chcieliby pomóc, tak, i poznać to. My też chcielibyśmy tak w końcu się przełamać. Przepraszam najmocniej. Ale kolejny mecz, czwarty, remisujemy i takie są fakty. Wiesz, co jest najgorsze, że drużyna Górnika Łęczna to była drużyna spokojnie do pokonania, do przejścia, bo no, męczyła się jeszcze gorzej od was. No to ty tak widziałeś z góry. Ja z perspektywy boiska gdzieś zaafiszowany meczem, emocjami, adrenaliną. Mówię, ciężko cokolwiek na gorąco mówić. Trzeba obejrzeć to i te nasze wyciąganie wniosków. No ale co ja mam powiedzieć, tak? No, nie zwieszamy głów, ale też jesteśmy skorzy do jeszcze cięższej pracy. Ale wiesz, że dzisiaj daliście nadzieję, bo naprawdę było dobre te 10-15 minut pierwszej połowy, również druga połowa zaczęła się imponująco, a później już wracaliście do swojej gry, do tej brzydkiej. Czyli są plusy, jakby nie patrzeć, no ale tak jak mówisz, 10-15 minut, jeśli tak to wyglądało z góry, bo mówię, ja z perspektywy boiska gdzieś tam na chłodno dopiero będę mógł sobie to przeanalizować. To jest za mało na zwycięstwo w takim meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.